Witam Was bardzo serdecznie, Vincent z tej strony Portal MMO Vault. A to jest, jak widać, ponownie Diablo 2. Wracamy do rozwałki. Jesteśmy w Halls of Agony, czyli pierwszym takim przystankiem, który prowadzi już bezpośrednio do Batchera. Przedtem oczywiście jeszcze czeka nas walka z tak zwanym strażnikiem więziennym, ale to nie jest żaden mocniejszy przeciwnik. Tam bardziej trudni są do pokonania przeciwnicy, którzy znajdują się przy nim niż przed nim, niż cała reszta. Głównie ze względu na to, że jest ich po prostu bardzo dużo. Mi niestety nie udało się spieniężyć póki co tych przedmiotów, o których mówiłem, że będę wystawiał na Auction House, także kasy mam dokładnie tyle samo. No trudno, czasami tak bywa, że żeby sprzedać przedmiot, raz się wystawi go, on momentalnie schodzi, innym razem niestety trzeba kilka dni czasami ponawiać aukcję, aby w końcu ten przedmiot zszedł. Ja się nauczyłem cierpliwości i wiem, że na Auction House dorobić się tylko mogą ci, którzy wykazują się cierpliwością i no nie chcą po prostu szybkiego zarobku, tylko chcą zarobku ogólnie. Jeżeli ktoś liczy na szybki zarobek, to pozostaje mu farmienie i liczenie, że trafi mu się naprawdę jakiś super, super świetny przedmiot, ale przed maksymalnym poziomem doświadczenia to powodzenie, jeżeli komuś się coś takiego uda. Jeżeli jesteśmy przy Diablo, co tam w Diablo? No niestety niezbyt dobre wiadomości. Co prawda Blizzard cieszy się, bo sprzedaż Diablo 3 ruszyła ostro z kopyta do przodu. Jest chyba największa, nie licząc oczywiście dnia premiery. Ale druga niepokojąca rzecz jest taka, że bardzo dużo botów się pojawiło w Diablo 3. Ja sam to widzę po moich znajomych, którzy są po prostu online 24 godziny na dobę. No, nie uwierzę w takie bajki, że osoby te grają tyle w Diablo, no bo nikt obecnie nie gra w Diablo tyle czasu, a tym bardziej osoba, która ma wbity już nawet setny paragon level. Także no trudno, Diablo 3 nie uniknęło tego, co było w Diablo 2, z tym, że czemu w Diablo 3 to jest gorsze. Po wprowadzeniu Paragon Level dodatkowe poziomy doświadczenia dodatkowo boostują postać. Było to tak naprawdę sztuczne zrobienie farmy, aby ona miała jakikolwiek sens. Dla osób, które nie czuły jakiejś mobilizacji, aby grać w Diablo po wbiciu samego maksa i później przecież jest farma też Golda, aby kupić sobie jakiś ekwipunek, to teraz ta farma Golda jeszcze może być nagrodzona poprzez Paragon Levele. O czym to ja mówiłem? Właśnie. I same paragony dają mocny boost. Także uruchamiając bota w Diablo 3, tak naprawdę kurde, zgubię. O Boże, zaciąłem się. Chodzi o to. W Diablo 2 były również boty. Bardzo dużo osób z nich korzystało. Ale w Diablo 2, jak wiecie, były drabinki. Drabinki, które były resetowane. Nawet jeżeli osoby jakieś uruchomiły bota, chcąc być, nie wiem, pierwszym, drugim czy tam trzecim w tej głupiej tabelce. Chociaż na ogół botom się tu nie udawało. Głównie pierwsze miejsce zajmowały jednak osoby, które wiedziały, w jaki sposób grać w Diablo 2. W trójce tego nie ma i boty nie dość, że wpływają na ekonomię. Obecnie gold na przykład nie ma żadnego znaczenia w Diablo 3. Żeby kupić jakikolwiek przedmiot, to trzeba mieć, niedługo autentycznie będzie trzeba mieć miliard golda, żeby kupić na przykład broń. Taka jest prawda. No rozwalają to i boty, i to, że tego golda leci dużo. Blizzard będzie musiał coś z tym zrobić, bo jeżeli zostawi to w takim stadium, jak jest teraz, to nie jest dobra rzecz. Generalnie to będzie bardzo trudne dla nowych osób, gdyż krzywa zdobywania złota jest obecnie tak nieregularna, że to się w pale nie mieści. Bo to nie jest tak, że jeżeli wszystko jest drogie, to również nowe przedmioty są drogie. Te początkowe przedmioty
niewiele kosztują. Tam też trzeba mieć farta, aby cokolwiek na takich przedmiotach zarobić. Trzeba mieć farta, aby wypadł jakiś przedmiot, który ma naprawdę świetne statystyki. Ale to i tak, nie dość, że trzeba mieć niesamowite szczęście, to nawet jeżeli taki przedmiot, to ja bym na przykład na poziom, nie wiem, 18 wystawił za 50 tysięcy, on się może sprzedać, pewnie nie od razu, ale po jakimś czasie się sprzeda, ale to i tak jest nic w porównaniu, no sprawdzałem sobie, to najlepsza broń barbarzyńcy na Auction House 700 milionów kosztowała i ta broń zeszła, nawet wiem, kto ją kupił, osoba, która wprost powiedziała, że Golda ma z nielegalnego źródła, bo po prostu no tak obecnie wygląda Diablo, nie da się tutaj grając w pełni legalnie uzbroić w taki sposób, aby nie wiem, no samodzielnie robić Inferno na Monster Power 10. Jest to przykre, gdyż no Diablo, które jest grą przecież płatną, prowadzi je Blizzard, czyli świetne studio, które przecież pokazało w World of Warcraft, że z botami można udanie walczyć. No robi takie szopki, że zostawiło tak naprawdę grę na pastwę losu, bo tak to obecnie niestety wygląda. No a gracze rozwalają wszystko, co tutaj się da. Może no nawet bym nie nazwał ich graczami, po prostu oszuści. Nadal Blizzard w sumie się ośmieszył ostatnim komunikatem, w którym na początku pisał o banach, później tych banów tak naprawdę niewiele było, na końcu napisał oficjalne oświadczenie, w którym prosi graczy, aby nie używali zewnętrznych programów, gdyż jest to nielegalne i ich konto może zostać zablokowane. No, jeżeli firma liczy na poważne traktowanie i na walkę z botami, to absolutnie takie komunikaty nie powinny mieć miejsca. Powinno być dokładnie tak, co Blizzard swojego czasu, kiedy skala oszustw, botów, cheatów w World of Warcraft przybrała na sile. Blizzard po prostu kategorycznie, jeżeli było tylko jakiekolwiek podejrzenie, leciał ban i tyle. Jeżeli gracz miał jakieś powody do tego, żeby walczyć o odblokowanie konta, bo na przykład nie oszukiwał, bo ban był nałożony niesprawiedliwie, to robił i Blizzard wtedy mocniej się przypatrywał sprawie. Była ona wyjaśniana, jakieś przeprosiny, rzucili graczowi 10 złotych monet w podstawce i się cieszył. A tutaj tego nie ma, jest totalnie takie olanie trochę i no można powiedzieć, tak jakby Blizzard zauważył, że niestety Diablo 3 nie jest takie, jakie by chcieli, żeby było. No i nie wiem, czy oni się poddali, czy co. Jeszcze czekam na tego patcha, który raczej wątpię, żeby się pojawił w tym roku, który ma wprowadzić do Diablo PvP, ale dopiero wtedy mnie martwi skala oszustw i boterstwa będzie wielka. Osoba mająca setny paragon level, jeżeli areny nie będą downgrade'owały poziomów doświadczenia, osoba mająca setny paragon level będzie po prostu niszczyła wszystkich, którzy tego setnego poziomu nie mają. Jeżeli jakaś świeżynka nawet wbije maksymalny poziom doświadczenia, będzie miała fajny sprzęt, bez setnego paragona level zostanie zmiażdżona. Za dużo punktów idzie w statystyki i tak dalej. Dlatego ja myślę, że Blizzard musi zrobić arenę w taki sposób, aby sprzęt był tam dostosowany mniej więcej poziomem do... żeby każdy był równy. Bardzo mi się podoba to, co Blizzard zrobił w World of Warcraft i życzyłbym sobie czegoś autentycznie takiego w Diablo 3, żeby jakoś to rozwiązanie weszło, szczególnie w PvP. W World of Warcraft jest coś takiego jak Challenge Mode. Są to instancje w super trudnej wersji, gdzie nie da się przegirować tej instancji. Chodzi o to, że gracz może mieć super końcowe epiksy i tak dalej, on i tak nie będzie miał przewagi sprzętu, gdyż sprzęt jest ustalany na jeden równy poziom i tyle. Oczywiście jakieś tam statystyki się wliczają, że jeżeli ktoś chodzi w blue itemach, to ma trudniej niż ten, który ma downgrade'owane epiksy, ale jest to naprawdę świetne rozwiązanie i wystarczy zobaczyć po serwerach, jak mała ilość osób jest w stanie ogólnie ukończyć challenge mode, a co dopiero wbić go na przykład na złoty medal, to jest, bo challenge mode ogólnie polegają na tym, aby czasowo jeszcze szybko robić te instancje. Także jeżeli taki downgrade zostałby zastosowany do PvP w Diablo 3,
To sądzę, że w tym momencie Blizzard przede wszystkim tak. Pokazałby środkowy palec wszystkim osobom, które wbijają paragony na bocie. Pokazałby również, no też środkowy palec wszystkim tym, którzy wydali miliardy na Auction House'ie na super przedmioty, ale jednocześnie Blizzard zrobiłby coś, co wiele osób pragnie, aby w Diablo było, czyli że pojawia się jakaś nowa osoba i żeby ona nie musiała spędzić 3 lat na farmie przedmiotów, żeby mieć jakiekolwiek szanse w PvP, gdyż jeżeli przedmioty będą tanie, bo ich moc będzie miała niewielkie znaczenie w PvP, to jednocześnie nowo zaczynający gracz będzie miał dużo mniej czasu spędzi na farmie, aby kupić przedmioty, które już mu pozwolą na jako taki poziom PvP pod kątem dopasowania sprzętu do innych graczy. A tak naprawdę nawet jeżeli będzie chciał się dopasować całkowicie do tego, co wszyscy noszą, będzie to bardzo proste. Gracz zajmie się tak naprawdę tym, czym będzie chciał się zająć, czyli PvP arenami, i będzie szkolił swoją taktykę, znajomość klasy, jakiś tam, nie wiem, te areny mają być chyba grupowe, czyli taktyk, rozwiązań, kontr-setupów, zamiast tłuc trzeci akt tylko po to, aby zdobywać golda, bo bez tego nie kupi sprzętu, a bez sprzętu nie ma absolutnie żadnych szans, aby cokolwiek w tym PvP zwojować. Także być może w tym tkwi też problem, że Blizzard zauważył, że no, PvP będzie bardzo, jeżeli by wyszło w takim stopniu, jak obecnie arena wygląda w World of Warcraft, czyli żadnego downgrade'u nie ma ani nic, jest tylko na przykład sprzęt pod PvP. No to wiele osób by cierpiało. Zresztą sprzęt pod PvP to jest kolejne ciekawe rozwiązanie, czyli wprowadzenie, nie wiem, na jakiegoś honoru, farmienie tych aren PvP, zakupienie sprzętu PvP, który daje jakieś tam bonusy dużo lepsze od tych, które zapewnia sprzęt PvE. Ale czy takie coś będzie? Diablo 3 to przecież nie jest gra MMO. To jest, no oczywiście teraz już powstało tyle tych podrodzin, podgatunków gier MMO, że można by tam jakieś MMO hack and slash wymyślić, ale umówmy się, to nie jest pełnoprawne MMO i nigdy nie będzie. To jest gra hack and slash z multiplayer. Takie było zawsze Diablo i takie Diablo zawsze będzie. No ale cóż, no można dywagować wiele. Zobaczymy, co Blizzard wymyśli. Musi coś wymyślić, bo inaczej Diablo 3, mimo dobrej sprzedaży, która jest na dzień dzisiejszy i na pewno satysfakcjonuje studio, no może skończyć tak, że będzie to po prostu martwa gra, w którą grają osoby, które grają w to od zawsze, a cała reszta po prostu da sobie spokój. A ja muszę się chwilę skupić. O kurde, bo mnie tu strasznie piorą. Ja pierniczę. Dobra, muszę uciec, to rozciągnąć. O ja pierdziele. Jezus Maria. O, dobra, uleczył mnie ten. Dobra, stun i będę chciał cię, gościu, zniszczyć. Dobra, jeden padł. Kurde, osoby z teleportacją są naprawdę wredne, a ci potrafią jeszcze przywalić. Także ja sobie pójdę w tym kierunku. W ogóle nie zdobyłem poziomu doświadczenia. To mój giermek zdobył. Tak, ja nie zdobyłem jeszcze. A majaczy przecież na horyzoncie Whirlwind, czyli trąba powietrzna, która robi już całkiem niezłe spustoszenie. Co prawda nie wiem, czy z moim sprzętem jest sens, aby się nią na poważnie bawić, ale to sobie sprawdzę. Frenzy na razie spisuje się całkiem nieźle. Mi jeszcze tylko brakuje, aby odblokować czwarty slot na skill. Wtedy będę w stanie sobie ustawić wszystkie skille i no będę jakoś taki w pełni dopakowany, można powiedzieć. O kurde, kogo ja widzę? Kogo ja widzę? Dobra, lejemy cię, goblinie. Wyrzuć jakieś kurde zielone, może coś. Gdzie ty lecisz? Nie. Goblina, 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 goblina.
Ja pierniczę. O, dobra, padł. A, nic, sam. Już widzę, że sam shit dropnął. Ach, no dobra, czego ja się spodziewam, to jest normal. No to, że mam 20 poziom, to tylko dlatego, że gram na Monster Power 10. I to jeszcze w trybie hardcore. Sam siebie tym mobilizuję tak naprawdę, aby nie popełniać żadnych głupot. O, o, ci są bardzo niebezpieczni. O kurde, no potrafią, potrafią przyłożyć. Dobra, trzeba im stuna walnąć. Oni mają za to takie stworki nie, że duże, ale można powiedzieć wyższo poziomowe, bo te stworki w porównaniu do innych są nieco trudniejsze. Mają za to dużą szansę na dropnięcie orba zdrowia, także jeżeli zawsze jest taka grupa, to warto zacząć od nich, gdyż tak naprawdę i kill takiej postaci oznacza, że będziemy mieli kulkę, która uleczy postać. Dobra, tu nic nie ma. To niedobrze. Czy tu coś będzie? O, ci też potrafią być denerwujący. Oni robią taki... Te mobki robią taki zamach. O właśnie, teraz było widać. Na Inferno, gdybym takim czymś wyłapał na pysk, to raczej gwarantowany zgon. Przynajmniej mój mąk od tego składał się jak przecinak. Coś tu jeszcze jest? Dobrze widziałem? Nie, tylko koło się obracało. No dobra. To spadamy tam, gdzie byliśmy. Będzie trzeba pokonać tego czempiona, który śmigał gdzieś tutaj. Ja mu uciekłem. Kurde, fajnie by było, jakby miniony od niego się odwróciły, ale na szczęście tu jest studnia lecząca. O, o, jesteś. Chodź tu, gościu, chodź. O, jesteś jeszcze sam. Cudownie. No, może nie tak sam, ale... Dobra, stun w ciebie musi wejść. O kurde, drugi przyszedł. Dobra, rent. Fuck, z tą teleportacją. Dobra, dawaj orba. Jest orb, dobra. Udało się. Jakiś wand dropnął. No mam kupiony, bo ja jeszcze wciąż pamiętam, że jestem mocno przegirowany, jeżeli chodzi o tą lokację, w której jestem, ale mimo wszystko potrafią być stresujące momenty. Przede wszystkim właśnie z tymi dużymi mobami. Dobra, tu będziemy wychodzić już do przejścia i udamy się w kierunku więzienia, ale jeszcze... A, wiem, który event tutaj będzie. Dobra, porozwalamy trochę truposzków. Tych w sumie to już nie ma co rozwalać. Chociaż zawsze jakiś zombie wyjdzie, to jest dodatkowe doświadczenie, bo ze skrzynek niestety nic wartościowego już nie leci. To w pierwszej wersji Diablo, tuż po premierze, warto było wszystko rozwalać, gdyż można było naprawdę tak nafarmić. Niektórzy farmili legendy tylko i wyłącznie rozwalając kosze. No ale było, minęło. Teraz już tego nie ma. Nawet jeżeli wyleci jakiś sprzęt ze stojaka czy ze skrzynki, to jest on raczej popsuty. Dobra, uruchamiamy zombiaków. Poczekamy, aż ich wyjdzie trochę więcej. Poproszę, jeszcze jakieś niebieskie coś dropło. No i dobra, teraz będzie trzeba ich przyciągnąć i zniszczyć. Ja już oficjalnie mogę powiedzieć, że się przy... Oj, sorry, SMS przyszedł, że się przyzwyczaiłem do gry barbarzyńcom. Nawet mi się podoba, muszę stwierdzić, że jest to niezła zabawa. Postać ma moc i ogólnie tak jakoś bezstresowo póki co się gra. Zobaczymy, jak będzie później. Wręcz jestem nawet nastawiony na to, aby w trybie softcore również barbarzyńce zrobić, wylevelować, głównie pod PvP. Chociaż nie ukrywam, że pod tamten tryb mam też mąka. Ale właśnie liczę na to, że będzie ten downgrade itemów. Jest to mąk, który całkowicie nie farmi. Nie wiem, zatrzymałem się chyba na 30 poziomie Paragona i nic więcej nie zamierzam z nim zrobić. Po prostu farma trzeciego aktu. Trzeci akt ogólnie już na mnie działa demotywująco. Także raczej marne szanse, abym
spędził tam jakieś 2 miesiące tylko po to, aby wbić maksymalny paragon. Jeżeli nawet nadejdzie taki dzień, że zachce to coś takiego wbijać, no to raczej na pewno będę robił to ręcznie, ale na pewno tego nie będę kręcił, bo to będzie po prostu ciągle robota dokładnie taka sama, czyli robienie tam 4 czy 5 lokacji w kółko i w kółko. Ok, tu będziemy mieli przejście do więzienia. Ja patrzę również na czas filmu. Jest 20 minuta, także nie wiem, jak tam później to podzielić, bo zostały mi jeszcze raz, dwa, trzy lokacje do Butchera. Także pewnie dwie kolejne chwycę w kolejnym odcinku. Czyli w tym momencie, o dokładnie tutaj, niech mi się tylko checkpoint włączy. Czy już był? O, jest właśnie checkpoint, o to chodziło. W tym miejscu zakończę. Jesteśmy już w więzieniu, czyli zostały nam 3 lokacje do Butchera. 3 albo 4, jeżeli dobrze pamiętam, ale chyba 3. Wbijemy na pewno w następnym poziomie, w następnym odcinku poziom doświadczenia. No i zobaczymy, jak mi pójdzie walka z... To jest nadzorca więzienny, który tutaj rezyduje, ale przede wszystkim najpierw będę musiał rozwalić naprawdę setki mobów, które się tutaj znajdują. Ale to już w następnym odcinku z Diablo 3. Cześć!